Witajcie moi drodzy, z tej strony Kina, witam was w kolejnym Kina poleca lub nie. Dzisiaj bierzemy na warsztat Chłopaka z sąsiedztwa, czyli w sumie nowy film w kinach naszych jeszcze go nie ma. Tak teraz właśnie patrzę, że jest od 17 kwietnia, natomiast swoją premierę na świecie miał 21 stycznia. Od razu wam powiem, oglądałam film na zagranicznej stronce po angielsku, bodajże z japońskimi napisami. Także wersja hardcore, ale oczywiście dało radę obejrzeć. Jeżeli chodzi o sam film, mamy Jennifer Lopez ogólnie. Znaczy tak, ogólnie mamy rozwiedzioną kobietę, która jest nauczycielką w szkole i do jej sąsiedztwa wprowadza się całkiem niezłe ciacho. Niestety nastoletnie, ale spoko. Właśnie, no i cóż, wychodzi na to, że przez jeden błąd, no cóż, spędza z nim noc, w sensie ta kobieta z tym ciachem, i w tym momencie zaczynają się problemy. Ale słuchajcie, to co wam mogę powiedzieć, to tak, Jennifer Lopez, która zazwyczaj, no z tego co ją pamiętam, w filmach grała jakieś takie gorące laseczki, w tym momencie gra no takiego milfa, ale naprawdę przyjemnie się ogląda, bardzo, znaczy ona wygląda dojrzale w tym filmie i bardzo dojrzale gra. Bardzo mi się jej gra aktorska podobała. Jako młode ciacho mamy Ryanka, którego większość z was może kojarzyć ze Step Upa. No, powiem wam szczerze, że naprawdę jest na co popatrzeć. Także, drogie panie, jest na co popatrzeć. Natomiast nie powiem wam, żeby to był filmik głównie dla kobiet. Myślę, że nawet jeżeli z kimś jesteście, to myślę, że fajnie jest obejrzeć taki film razem, bo od razu w taki no, zdrowy sposób patrzycie na wasz związek i wydaje wam się on o wiele lepszy niż związek prześladowcy i ofiary. Oczywiście w filmie jest wiele zawirowań, wiele perypetii. Są takie elementy dość humorystyczne wstawione. Także powiem wam szczerze, że naprawdę moim zdaniem warto ten film obejrzeć. Jest taki, no powiedziałam, że jest typowy. Takich filmów już, że tak powiem, nie jeden gdzieś się tam pojawił. Natomiast ten mi się bardzo podobał. Natomiast jedną scenę bym wycięła i jak zobaczycie ten film, bardzo możliwe, że będziecie wiedzieć, o którą scenę mi chodzi. Ale tak poza tym, to no może końcówka jakaś bitla pod względem, no trochę taki, jakby wam to powiedzieć. Trochę jest, po prostu końcówka jest troszeczkę przesadzona, natomiast cały film, nie ukrywam, że bardzo mi się podobał, oceniam go wysoko, bo 8 na 10 i naprawdę bardzo serdecznie wam polecam Chłopaka z sąsiedztwa. I cóż, i to na dzisiaj tyle, więc standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, mile widziane. Pozdrawiam was, kina, trzymajcie się, cześć!